Andrzej, tu będziemy gadać i filmować, czy wyprowadzamy go? Ja myślę, go? Że wyprowadzimy go tam do przodu. Dobra, dawaj. Ładniejszą scenerię. Ten motocykl ma bardzo długą historię, przynajmniej z tą związaną ze mną i z tobą. No, po części ze mną. To jest dość skomplikowane wszystko, ale spróbuję szybko opowiedzieć. Trafił do mnie ten motocykl, a w ogóle o czym my rozmawiamy, powiedz? NSU 351 OSL, rocznik 36. Okej. Okay. NSU 351 OSL trafił do mnie, konkretnie ten, w stanie dużo gorszym. Masz zdjęcia, jak on wyglądał? Tak, mam zdjęcia. Ale to później, poczekaj. Później przyniosę obejrzeć. Ale masz zdjęcia, jak ty go zobaczyłeś, w jakim dokładnie, stanie. Dokładnie, tak jak wtedy go od ciebie przywiozłem, to okay. Pierwszą rzecz, poczekałem na mojego funfla Ryśka Kukułkę, żeby po prostu zobaczył, co przywiozłem. Nawet go nie myłem, nawet go nie odkurzałem. Po prostu to jest człowiek, który zna się dobrze na NSU, sam taki posiada, tylko 500. No i żeśmy po prostu obfotografowali, ale, dopiero... Ale opowiadasz historię od środka, więc cofnijmy się do roku... Do roku... Oj, coś jedzie. Cofnijmy się do roku chyba 93. Tak mi się zdaje, że w 93 roku zgłosił się do mnie właściciel tego motocykla z prośbą o odrestaurowanie. W tamtych latach zdarzało się, że robiłem coś... po prostu no jakieś usługi. Mieszkałem wtedy w Warszawie i jakieś usługi, jakieś motocykle restaurowałem. Kilka ich zrobiłem. I zgłosił się gość, że mu odrestaurował właśnie ten motocykl. No, podjąłem się, wyglądało to nie najgorzej, to znaczy zawsze to wygląda źle, ale patrząc na to, że jednak do NSU jakiś dostęp do części jest, więc tak. Specjalnie się tego nie przestraszyłem. Wziąłem ten motocykl i w ciągu, powiedzmy, pół roku, czy może roku doszliśmy, bo tam pośpiechu nie było, gość specjalnie się nie naciskał, ja też miałem co robić. W każdym razie zrobiłem jakiś sobie taki plan remontu, zacząłem orientować się, skąd mogę brać części. Ten właściciel jakąś tam mi sumę zadatkował na te części, właśnie ja coś kupiłem i w pewnym momencie kontaktowaliśmy się głównie telefonicznie, on też był z Warszawy, ale to była epoka jeszcze przed telefonami komórkowymi. 90, tak jak mówię, chyba trzeci rok, może czwarty, raczej trzeci. I w pewnym momencie przestał odbierać telefon. Więc raz, drugi, trzeci, telefon stacjonarny, no nie mogę się z gościem skontaktować, więc trochę tak mnie to zaczęło zniechęcać. No ale mówię, kurczę, no tak, robota jakoś rozpoczęta, miałem to zaplanowane, trzeba coś z tym zrobić, więc dzwoniłem, w końcu odebrała żona i mówi, że on się ze mną skontaktuje, że ona dziękuję, że ja dzwonię w tej sprawie, no i w zasadzie był to ostatni kontakt z tymi ludźmi. Minęło wiele lat, ja w tym czasie wyprowadziłem się na Podkarpacie. W ogóle zmieniłem adres, no zmieniło się w moim życiu bardzo dużo rzeczy, no ale wszystko z Warszawy zabrałem ze sobą, łącznie z tym motocyklem. No i stał znowu gdzieś w moim garażu i czas płynął, motocykl się pokrywał coraz większą warstwą kurzu, coraz bardziej mi przeszkadzał, bo w garażu ciasno, więc któregoś razu powiesiłem go wysoko pod sufitem, no i mówię, o, tu przynajmniej mi nie przeszkadza i go nie widzę na co dzień, wiesz, bo po prostu... Mogę o nim zapomnieć, ale no wiadomo było, że jakiś finał ta historia musi mieć. Dokładnie. Że albo się kiedyś zgłosi facet, albo ktoś, no nie wiem, no w każdym razie motocykl wisiał. Specjalnie o nim nie myślałem. Części, które kupiłem gdzieś tam w pudełkach, na półkach leżały i minęło, no nie wiem ile lat, ale czy 15, czy 18, no kurczę, w każdym razie szmat czasu. I
Któregoś razu podjeżdża jakieś auto na moje podwórko, wychodzi jakiś facet i pyta, czy ja go poznaję. Ja mówię, nie poznaję. A on mówi, a pamięta pan, tam 15 czy 20 lat temu dałem panu motocykl do remontu. Ma go pan może jeszcze NSU? Ja mówię, no mam, proszę popatrzeć, tu wisi, tu wisi. No i gość w ogóle był zdziwiony, że ten motocykl ciągle jest, że go gdzieś tam nie sprzeniewierzyłem. No i wróciliśmy do tematu. Okazuje się, że jakieś tam duże zawirowanie życiowe, że poważne problemy, że on po prostu nie mógł o tym myśleć, że w ogóle stracił kontakt ze mną i z innymi i tak dalej, i tak dalej. Duże problemy, z których wyszedł i postanowił no, jakieś tam sprawy swoje dawne uporządkować. Ale w tym czasie ja już nie restaurowałem motocykli na zlecenie. Po prostu na moje brakuje mi czasu, więc powiedziałem mu to, no może być problem, ponieważ ja już po prostu nie mam czasu, żeby to robić, ale spróbuję kogoś znaleźć. I tu zaczyna się twoja historia. Moja historia. I pamiętam, jak to było w Siedliskach na naszej wystawie. Ja wtedy miałem tam, jak gdyby w cudzysłowie, premierę NSU 251 OSL, pamiętasz, taki bordowy, mojego kolegi z Michała z Rzeszowa, którego też remontowałem jak gdyby od gołej ramy, od podstaw. To też taka ciekawa pamiątka po jego dziadku, który miał go od lat 50. Tylko dosyć mocno był ten motocykl skundlony, nie? No ale to inna historia akurat. I ty wtedy byłeś u nas na wystawie i zobaczyłeś ten NS i kto go remontował i tutaj. I wtedy do mnie pierwszy raz zagadałeś o czym się nie podjął, nie? Wtedy jeszcze miałem jakieś inne motory na warsztacie. Wtedy ci powiedziałem, że no w tej chwili nie, bo mam za dużo roboty. I ty tę prośbę, to pytanie ponowiłeś na następnej wystawie za rok. No i wtedy, wiesz, no wszedłem w to, nie? Pojechałem do ciebie w zimie w 2014 roku. Bo jest to na zdjęciach, jak gdyby. Lata mijają, ale po prostu kiedyś sprawdziłem te zdjęcia, które były robione zaraz po tym. I no i teraz od tego roku jak gdyby przejąłem ten remont i zaczyna się ta opowieść, o której moglibyśmy mówić tutaj pewnie godzinami, ale na to nie ma czasu. No i co tu powiedzieć teraz, Erwin, no w skrócie? No. Andrzej, powiedz, jaki był zakres prac, bo ja pamiętam, przednie zawieszenie było pogięte jakieś. Tak, ten motor lampy nie było. Nie było. No to później, były. Później jak gdyby pokażę ci te zdjęcia. Teraz tak, koła miało od DKW. Całkowicie nieoryginalne koła. Błotnik tylny miał też jakaś przeróbka włoskowa. Przedni widelec, ten motor w ogóle miał wypadek. I przedni widelec był ugięty, ktoś go prostował, ale to tak dzwoniło nie wiadomo w którym kościele. I co najgorsze, ten odcinek ramy a coś było tam. Było tak, lekko cofnięty. Na pierwszy rzut oka tego nie było widać, ale poprzez to, że on dostał strzała po prostu centralnie, to nawet ten kawałek aluminium karteru był pęknięty. No i teraz ja zachodziłem w głowę, kuźwa, jak ja to zrobię, jak ja to wyprostuję, no po prostu, no zagadka. No ale jeszcze świętej pamięci mój ojciec, który już 3 lata niestety nie żyje, pytam się ojca, ojciec, jak byś to prostował? No, pomyślał, poszedł, zrobił ogień w kuźni, bo mój ojciec kowalem był. Aha, no to i zrobił, tak, zrobił taki przyrząd, odkuł taką potężną obejmę z takimi śrubami, i po prostu kręcąc śrubami, takimi chyba 24 mm, czterema, powoli wyprostowało. Forma prasy specjalnie. Tak, tylko śrubowa. Zrobiona taka, tak mówisz, taka prasa i po prostu pięknie to wyprostowało się, nie? Do widelca podchodziłem długi czas, że go będę rozkuwał, że będę go prostował, nawet go miałem na łodzi, jedną łódź z nim obszedłem, z tym krzywym do Ziętala. Krzysztof Ziental, też go tutaj z tego miejsca pozdrawiam, bo też dużo pomógł. To jest taki człowiek, który całe życie siedzi w NS-ach, produkuje części. No właśnie tak mi się kojarzy. Tak, Krzysztof Częstochowy, tak. I on robi takie repliki i pierwotnie takich widelców i pierwotnie miałem taki plan, że on mi go naprawi. Ale on go popatrzył na niego, stwierdził, słuchaj, ja wolę zrobić nowy niż ten naprawiać. I finał był taki, że kupiłem nową replikę, tamten krzywy, bo na niego się klient znalazł. I teraz zaczęło się skupywanie części. Najbardziej zależało mi na tych częściach, których nie dostanę w replice. Bo części w replice to jest kwestia pieniędzy. A chodziło o największym problemem, jak gdyby na początku, to były koła. Bo on nie miał kół oryginalnych, miał od DKW, tak jak mówiłem. I tamte koła po prostu pchnąłem, poszły,
a zdobycie oryginalnych, nawet samych szpulek, bo to już obręcze, szprychy są wiadomo nowe, to po prostu jak zdobyłem to, to już byłem w domu. To już byłem w domu, bo na przykład od ciebie, jak ten motor trafił do mnie, to ty kupiłeś nowy błotnik, kupiłeś nowy wydech surowy, kupiłeś tylną lampkę, coś tam jeszcze, już nie pamiętam, jakieś takie drobnice. No i teraz ja w miarę możliwości, jak gdyby finansowych, gdzie ten właściciel motocykla mi tam co jakiś czas jakąś tam transzę przelał, no bo to wiadomo, ja to powtarzam zawsze, że motocykl remontują mój czas i czyjeś pieniądze. No taki, tak to uważam, nie? Zacząłem systematycznie kupować części. Tak jak mówię, koła, piasty, w zasadzie piasty są oryginalne. Cała masa rzeczy jest dorabianych albo przeze mnie, przez znajomego tokarza, albo kupowane repliki, nie? Także co więcej, no i dzięki Bogu tego roku dotarliśmy do finału tego remontu. Jest zrobione pierwsze 38 km, pierwsze jakieś tam kilometry nakręcone, drobne jakieś tam mikro, drobny wyciek poprawiony, haczenie skrzyni biegów poprawione i w planie jest zrobić nim, nie, myślę, że 100 km, 150, żeby po prostu motocykl objeździć, nie? Właściciel już wie, że Tak, wie, już po prostu w cudzysłowie przerabia nogami, żeby go zobaczyć na żywo, wysłałem mu filmik, wysłałem mu zdjęcia. Super. Tak, tak. On chyba już sam nie wierzył, że to znajdzie finał, przecież minęło 25, więcej. No plus u mnie 7 lat. 30 lat. Tak, tak. On też już stracił jak gdyby nadzieję, no, nie dożył, wiem. No dożył. Andrzej, bo na pewno zaraz się ktoś odezwie, od razu mówimy, że stojak jest replika i wygięty, bo na pewno tak, ktoś to zauważy. Tak, to też zauważyłeś od razu to. No nie da się nie zauważyć, że no trzeba to poprawić też trzeba poprawić, po prostu to jest też jest replika, po prostu za cienka ścianka, motor swój waży. Nie wiem, może mi ktoś usiadł, ja na to mam uczulone, żeby nie siadać, no, ale... Na replikowych nie da się. Poprawimy, nie? Mam takie pytanie do ciebie, no. Ogólne, bo nie będziemy mówili o parametrach tego motocykla, wiesz, bo każdy sobie może znaleźć... Tak, dokładnie. Mówisz 36 rok. 36, tak. I stąd chyba agrawkowe sprężyny, bo w tym roku chyba się pojawiły, w 35, tak? Dokładnie, bo jeszcze się dzisiaj przygotowałem, bo to wszystkiego człowiek w pamięci nie ma, ale w 30... Jeszcze inaczej. Chyba od 34, to by mnie Rysiu poprawił, chyba od 34 szedł OSL, już OSL, nie seria OS, tylko OSL. L oznaczało wersję luksus. Luksus, czyli... tak. O, czyli... O, OHV, S, sport? Sport czy super? Sport. Chyba sport, a L luksus, nie? Aha, czyli taka najlepsza wersja. No tak, ten jeszcze zdaje. Ciekawostka, jeszcze tak wrócę do niego. Ciekawostką tego konkretnego egzemplarza, to, że jest zgodny numerycznie, że po prostu rama z silnikiem wyszła z, jak gdyby, z jednej matki tak zwanej jest. Zgadza się z tabliczką, to jest jeden jak gdyby taki szczególik, rarytasik tego motocykla, a drugi jest to, że fabrycznie miał wysoki wydech, gdzie za to się dopłacało. A dlaczego wiem, że był fabrycznie wysoki wydech? Bo ta śruba, specjalna ta śruba, była w tym motocyklu, jest oryginalna i ona świadczy o tym, że ten motocykl miał fabrycznie wysoki wydech, bo gdyby miał wydech niski, tej śruby by nie było. Nie? Także to jest taki wyróżnik jego. Powiedz mi tak, bo akurat... Jak ja sobie przypomnę swoje młode lata, kiedy zaczynałem interesować się motocyklami, to NSU, OSL, obojętnie czy 350, czy 500, ale jakoś tych 350 rzeczywiście kilka w moim środowisku było. Starsi motocykliści ze środowiska warszawskiego na pewno pamiętają Krzyśka Dumerackiego, który był bardzo charakterystyczną postacią na Żoliborzu. On jeździł swoim NS-em, właśnie 350, jeździł bardzo dużo, bardzo szybko. To była postać bardzo kolorowa, Krzysiek Dumeracki, można go było spotkać na Starym Mieście, jak sprzedawał obrazy, albo jak zasuwał na tym motocyklu w jakichś takich, miał takie buty jak w czasie potopu szwedzkiego używali, z takimi jęzorami, wysokie skórzane buty z taką osłoną na kolano. Ja nie wiem, czy on je z jakiejś wypożyczalni teatralnej, no bo nie sądzę, żeby były z XVII wieku, bo to tyle nie wytrzymują, ale tak czy inaczej
był bardzo postacią charakterystyczną. Bardzo dużo na tym motocyklu jeździł też na imprezy i wiem, że jak odwinął 100 na godzinę, to zakręt, nie zakręt, no to on słynął z tego, że po prostu trzymał tę prędkość. No tak, była 500 i jeszcze... Nie, to była 350. A, 350. Tak, właśnie. Ale taka też, sama, z głównym wydechem. Po 37 bardzo... już była aluminiowa głowica i zawory kryte. No wiesz co, nie pamiętam tego. Drugi motocykl, znowu przypomnę, postać Darka Kowalskiego z klubu Weteran, który, no, obaj ci koledzy już nie żyją niestety, który też odrestaurował takiego NS-a i pamiętam, jak koledzy go oglądali, no ja tak nie powiedziałem, ale wtedy padły takie słowa, nie z moich ust, że za ładny, żeby to jeździło. Aha. Pamiętam taką historię gdzieś właśnie w tym klubie Weteran w Warszawie i świętej pamięci Darek Kowalski. W każdym razie gdzieś te NS-y w mojej świadomości istniały i ponieważ, no, motocykli było wtedy dużo, ale te NS-iaki związane z jakimiś tam znajomymi były w moim otoczeniu, to odnosiłem wrażenie, że jest ich sporo, ale chyba ich tak dużo nie było. Wiesz coś na ten temat? Cała ta seria OSL-i weszła, nie wiem, chyba 32 konkretnie. 32, tak mi się tak. zdaje. Zaczynała się od 200, 250, 351, 500 to był praktycznie ten sam motocykl, tylko różnił się średnicą, skokiem tłoka. 350 i 500? Tak. To był... A rama była taka sama? Toczka w toczkę było to samo, czyli różniło się. Gdybyś włożył 500 centymetrów, to by było. Karter można tam po jakimś zandlewie rozpoznać, też mi to kolega się tłumaczył nieraz, ale... Czyli nawet blok był bardzo podobny? Tak, tak. Jednym szczegółem się różnił, tylko mówię, były różne średnice, średnice cylindra skoku wału, nie? Także 350-500 to się mówi o jednym motocyklu i była jeszcze 600. 600 wyprodukowali najmniej, 600 miała już zamkniętą ramę, bo ten ma otwartą. Najwięcej wyprodukowali 250. Z tego co pamiętam, co przeczytałem, chyba 18 tysięcy i rzeczywiście ich jest najwięcej. Bo nawet patrząc na ogłoszenia, na części, najłatwiej jest jak gdyby dzisiaj, nie? Zrobić 250. Ale 18 tysięcy i tak jest niedużo. A wiesz, patrząc na skalę produkcji jakichś tam innych motocykli. Całą, jeszcze mi się cyfra przypomniała jedna, z dwóch różnych źródeł, 82, a w drugim źródle chyba 89 tysięcy wszystkich motocykli OSL. Okay, a to też no 100 tysięcy w latach, liczba, 32, chyba 39, coś w tym stylu, no nie? To już jest liczba, która... Też może ktoś tam z różnych danych jak gdyby czerpał wiadomości. A też ciekawostka taka, o, musimy tu powiedzieć o konstruktorze, nie? O Angliku. Walter Moore, nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Po prostu w skrócie, w trzech zdaniach, firma NSU pod koniec lat 20. po prostu popadła tam w taki marazm, produkowała te tak zwane kalosze, nie wiem, pamiętasz na pewno kalosze. NSU, TS. TS-y, kalosze tak zwane. Dolnozaworowy silnik, takie człapole, tak. No. Taki silnik monoblok. One były mega jak gdyby solidne, ale tak, to potężne, były potężne, ciężkie. Potężne, takie... ciężkie, niewysilone, słabe i takie siermiężne trochę. Ale żeby nam ktoś nie zarzucił, że się nie znamy, to były też górnozaworowe 500 kalosze. Jakie one miały symbol, nie pamiętam, ale była 500, bardzo rzadka. Wiem. Krzysiek Domyracki, o którym wspomniałem, że jeździł SL-ką 350. Miał ale taki motocykl. Może mówisz o tym właśnie, który chcę powiedzieć 500 SS. Mówię nie? O kaloszu. O tamtej serii, tylko górniak 500 nie wiem, centymetrów. Tu nas na pewno... Myślę, że znajdzie się interpretacja tego, co... Ktoś nas w komentarzach poprawi na 100%. Ale co? No i ten NS tak sobie produkował te TS-y, aż w końcu po prostu tam sprzedaż spadała. Wiadomo, konkurencja uciekła im do przodu. Technologia, wiadomo, szła do przodu. Trzeba było... I jak gdyby podkupili konstruktora z Nortona, tego Williama Waltera Moore'a, gdzieś dali mu takie potężne pieniądze, że ten po prostu rzucił tam ołówki i przyjechał do Niemiec. I co zrobił? To wszędzie właśnie to pisze. Zaczął produkować NS-y tak jak wcześniej. No bo produkować, konstruować. Pokazuję palcem na Wawrzyńca. Nakręciliśmy kiedyś film o motocyklu pod tytułem
pierwszy motocykl, który szedł na koło i to był Norton CS1, no to i on wyszedł spod ręki właśnie Williama Waldera Moore'a. I on później właśnie jak przeszedł do NSU, zaprojektował też pierwszy motocykl wyścigowy NSU 500 SS i to była jak gdyby replika 500 SS zwany potocznie Bulus. Od tego nazwiska... tego nie wiem. Dlaczego Bulus? No. Bo ścigał się na nim kierowca wyścigowy. Aha. O nazwisku Bulus. Mhm. I tam był rozrząd Wałkiem Królewskim. OHC. Tak, napędzany Wałkiem Królewskim w grubej rurze. No, motocykl przypominający Nortona CS1. Dokładnie, bardzo. Jak gdyby, tak. Może nie współzamienne części, ale jak na zdjęcia popatrzysz, to różni się tak. Emblematem na tym. No, ale... I tu taka ciekawostka też, właśnie ta osłona popychaczy. Osłona popychaczy w całej serii OSL ma naśladować ten wałek królewski. Ona jest o wiele za gruba jak na tak, swoją tam funkcję. Tak, tam są schowane dwa popychacze, bo tu jest popychaczowy rozrząd. Nie? I to właśnie pierwszym modelem był ten sportowy 500 SS, a później cała seria bazowała na jak gdyby na koncepcji stylistycznej, nie wiem jak to nazwać, takiej... Nie, no one w ogóle ten motocykl przypomina motocykle angielskie. No to zmiana biegów, nie? 100 lat. No, 100 lat, dobra. Angielski układ dźwigni, gdzie ciągle muszę... Zmiana biegów jest w tak, strony. Ciągle jak jadę, to próbuję hamować... Redukujesz. Próbuję hamować... No to jak redukujesz, to też zwalnia trochę. Nie redukuję, bo tu jest jedynka do góry. Jedynka do góry, reszta w dół. Też jak pierwszy raz na niego siadłem teraz, jak zacząłem jeździć... Czyli po angielsku zupełnie. Tak, myślę sobie, no kuźwa, wbijam tę jedynkę, a on tak nie chce jechać. Tak, w końcu... O co im chodziło, nie wiem. Tym bardziej, że w swoich motocyklach też potrafili w roczniku zmienić odwrotnie wszystko, a w następnym znowu było po staremu. Także taka ciekawostka z nim. Nie no, historia wydaje mi się ogólnie ciekawa. Lata, w których był produkowany, to są lata, kiedy Niemcy lubowali się w ramach tłoczonych z blachy. To było bardzo charakterystyczne. Oczywiście tak, Cinda, gdzieś tam na świecie tam... też produkowano ramy tłoczone z blachy, ale nie były bardzo powszechne. Mhm. Natomiast u Niemców no, był czas, że to była jak gdyby znak rozpoznawczy, że jak jest tłoczona rama, to jest prawdopodobnie niemiecki motocykl. I ten motocykl, dość popularny, troszeczkę odstawał od tego wszystkiego. I powiem ci, że jest to jeden z nielicznych motocykli angielskich, ja przepraszam niemieckich. Przepraszam wszystkich wyznawców niemieckiej myśli technicznej, ale to jest jeden z nielicznych, które mi się podobają. Tak, on wszystko ma lutowane mosiądzem od kówki, wiesz. I nie ukrywam, że gdyby to była OSL 601, to być może jak przyszedł właściciel, a on wisiał pod sufitem, to bym może powiedział nie znam mu, pana. Że nie pamiętam i, nie znam, nie i motocykl. Jaki motocykl? Jaki motocykl? Nie wiem, do widzenia, nie? No, ale no, słuchaj, się śmiać, mam... Teraz się śmiejemy obaj, bo po prostu finał tej historii nie jest. Nie no, jest w ogóle super, popatrz. Upór i konsekwencja, nieważne, że 30 lata mijają. Tak, to jest wskazówka dla wszystkich, którym się nie chce albo uważają, że się czegoś nie da. Ja nieraz powtarzałem to, co ty powiedziałeś, co jak gdyby usłyszałem też. Cytują mnie już. Już cię cytują, tak. Za życia. Nieraz nie masz ochoty iść do tego garażu, ale wejdź codziennie, kopnij tę śrubkę, zrób przykręć jedną rzecz. A doczekasz tego dnia, że się ani się nie obejrzysz, ty, motor skończony. Słuchaj, nie chcę się ja tak rzeczywiście znasz czasami to. Mówię. I ktoś mi odpowiedział kiedyś, zrobiłem jak mówisz i następnego dnia nie mogłem jej znaleźć tej śrubki. Ale to już... To jest inna historia. Ale nie, no są takie... Jeszcze bym powiedział inaczej. Z każdym remontem, chyba się zgodzi ze mną, motocykla, są takie etapy. Pierwszy to jest taka euforia, taki zachwyt, takie po prostu nie spałbyś, abyś robił. Śni ci się. Śni ci się, wiesz, rozgryźć. Co z czym, co masz oryginalne, co nieoryginalne. Później przychodzi ten etap taki najdłuższy i najnudniejszy. Wszystko musisz przejrzeć, wszystko musisz zgromadzić, wszystko musisz od... Każda część musi przez ręce przejść, no a później przychodzi ten najfajniejszy moment, gdzie to wszystko odnowione skręcasz, aż przychodzi ten dzień. Kiedy go odpalasz. No to dobra, próbujemy. Zbiornik oleju. Bardzo ważna rzecz. Pierwsza rzecz, otworzyć
otworzyć. I tam jest fabrycznie ekranik? Tak. Nawet jak no tak, bo to jest słuchawiska olejowa. Jest, tak jak masz, kurde. Tak jak w Angliku. Jak w Harley'u. Tak. Na początku nawet sobie tu nakleiłem naklejeczkę, pamiętaj o oleju. I teraz tak, kranik w dół, przelewamy. Cyknął, zapłon, przysłona, bez zapłonu bez dwa razy. Bez zasysania. No i teraz, jak nie zapeszy, to ma zapalić. Nie tak blisko. Dosyć czysto. Słychać może troszkę klawiaturę, ale no to są odkryte zawory. On musi go być słychać, nie? Słyszałeś, jak Ducati Desmo chodzi? Tak, oczywiście. A jeszcze teraz podkręcone troszkę wyższe obroty, bo to jest świeżo złożony. I co ty mówisz? Gaszenie odprężnikiem. To znaczy ja sobie tak ułatwiam. Aha. Nie? A, bo jest też zapłon, jest, oczywiście. Możesz wyłączyć zapłon, nie? No i co? Andrzej, dziękuję Ci za kilka rzeczy. Po pierwsze za dzisiejszą rozmowę, chociaż to może od tyłu robię teraz. To może po pierwsze za to, że podjąłeś się remontu, bo on był na mojej głowie. Wprawdzie byłbym usprawiedliwiony, gdybym się wycofał po tych 20 latach, kiedy nie było kontaktu z właścicielem. Mhm. Ale jednak tu nie chodziło o faceta, tylko o motocykl. I udało się go zrobić. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że wyszedł tak jak powinien. Super, dobrze, wydaje że tobie to się, powierzyłem. Że no powiem tak niestety, lepiej by się go już nie dało zrobić. No bo starałem się na każdym etapie, zgodność z oryginałem. W tym momencie trzeba podziękować mojemu już wspomnianemu Ryśkowi Kukułce, koledze, który jest administratorem forum NSU Riders. Muszę podziękować mojemu sąsiadowi Edwardowi za to, że mi dziesiątki części toczył, pomagał, takie gwinty, lewe gwinty. Jeszcze tu ciekawostka z gwintami. Wszystkie są metryczne, ale tu są takie nietypowe gwinty, potrafią być. Nakrętka od kosza sprzęgłowego jest 15 x 1,25. Jak pojechałem do sklepu ze śrubami profesjonalnego, gość mi powiedział, że taki gwint nie istnieje. A ja mu otwieram katalog i pokazuję mu, nie? No i przerabialiśmy nakrętkę 14x1,25, na tokarni nożem robiliśmy 15x1,25. M8x0,75. Być może pan Mur szukał gwintów najbliższych salowym. A na przykład ten element tutaj, to jest na 100% salowy gwint, bo jest M13, wiesz, no to takiego chyba nie ma. 13 to tak jakby jedna druga cala albo coś takiego. Mhm. Słuchaj, ale wiesz co, powiem Ci, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale na przykład Sokół 1000, co jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe, zapewne znowu ktoś się odezwie na ten temat, ale jak pamiętam, bo kiedyś jeździłem 1000, to były zastosowane calowe śruby do mocowania koszyka akumulatora, puszki akumulatora, były mocowane do ramy i tam był gwint 1/4x24, amerykański typowy gwint, dość powszechny w Harley'ach czy w Indianach. No i w Sokole też się znalazły cztery śrubeczki, tak jakby nie mogły być M6, prawda, bo to jest gwint bardzo, bardzo no to podobny. Tak samo tu, no wszystko jest metryczne, można powiedzieć, a ten gwint, bo
No bo też taka długa historia z tym, czemu mówiłem takich win, no, no musiałem ten widelec lekko skorygować i potrzebne mi było zatoczenie takiego pręta i okazało się, że to nie jest kurde normalny gwint. Andrzej, moglibyśmy długo rozmawiać. No to dokładnie, tak mówiłem. Chyba wyczerpaliśmy temat. Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że mogliśmy podjechać do ciebie i. No ja dziękuję za ten materiał. Za to, że właśnie przyjechaliście i. Dziękujemy wszystkim, którym chciało się nas oglądać do końca. I... Prosimy o komentarze, tak, co powiedzieliśmy. O łagodne źle. Komentarze. Proszę o poprawienie. Nie jesteśmy może obaj ekspertami od NSU, ale. Ale to wspólnie nas ten NS w pewnym sensie połączył. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Ja też dziękuję.